Już 15 marca miłośnicy sportu walki będą mogli oglądać wspaniałe widowisko podczas międzynarodowego otwartego Pucharu Polski Południowej MMA w Bożencinie. W tych zawodach będzie uczestniczyło w kilkudziesięciu kategoriach. Będą uczestniczyli zawodnicy zarówno z Polski, jak i również z zagranicy. Zawody organizujemy wspólnie z Fightman Club MMA Fightman. To jest klub, który prowadzi pan Tomasz Knap. W tym klubie, jak również u nas w gminie Bożencin w sekcji MMA prowadzone są zajęcia i ten klub razem z nami będzie te zawody organizował. Zawody, myślę, że będą zawodami dużymi, bo startuje w nich około 160 do 200 zawodników, więc myślę, że naprawdę klatka dla ludzi, którzy tego typu rzeczy lubią, sztuki walki właśnie. Dzięki uprzejmości pana wójta i tu serdecznie dziękuję. Nasz klub może realizować się w gminie Bożencin. Tak jak mój przedmówca, pan Piotr, mówił, jest tutaj bardzo utalentowana młodzież i bardzo się cieszę, że zostały jej umożliwione dalsze treningi i rozwój. Uda nam się zrobić fajne zawody, to na pewno, bo to są już któreś kolejne zawody z cyklu, które ja organizuję. Tutaj w Bożencinie jest bardzo fajna hala, którą pan wójt nam umożliwił, wynajął tą halę na te zawody, umożliwił nam tam zrobienie zawodów. Zawody są to międzynarodowe, o zasięgu międzynarodowym. Będziemy zapraszać tak samo zawodników z Czech, Słowacji, Białorusi, Litwy. Zobaczymy, kto przyjedzie. Na pewno będą Czeczeni też. No i cała Polska. Zasięg zawodów nazywają się Otwarte Zawody Polski Południowej, czyli każdy, kto wygra te zawody, jest mistrzem okręgu Polski, znaczy jest mistrzem Polski Południowej, czyli te wszystkie województwa wchodzą w skład: Śląsk, Podkarpacie, Małopolska, cały dół Polski, prawda? Więc to jest duży zasięg, duże przedsięwzięcie. I cieszę się, że takie coś się dzieje, bo jak gdyby sport podupada niestety. Nasze dzieci są coraz bardziej otyłe, coraz bardziej leniwe, nie chce się im nic robić, ale przez to, że nie ma animatorów sportu, nikt się tym po prostu nie zajmuje i to jest tragedia. Także mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie, wypali i będzie to jakaś taka cykliczna, bardziej cykliczna impreza o dużym, szerokim zasięgu.